pragnę, aby ten obraz czczono na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Pragniemy się modlić koronką, którą Ty sam podyktowałeś świętej Faustynie w Wilnie z 13 na 14 września 1935 roku, obiecując. Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą. Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której Cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinę śmierci, a to swej chwały. Kiedy przekonającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę. Twoje pragnienie, Chryste, realizuje się coraz pełniej. Pragniemy po raz kolejny łączyć się w sposób duchowy z wszystkimi, którzy w tej chwili modlą się na ulicach swoich miast koronką do Bożego Miłosierdzia, którzy wysławiają Twoje miłosierdzie w ramach Iskry Miłosierdzia, licząc na nie i w nim znajdując źródło nadziei. Dziś pragniemy się modlić za kapłanów, aby wypełniali wolę Bożą przekazaną świętej Faustynie. Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą. Prosimy również o pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, a także powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów. Za nasz kraj i nim rządzący. Za nasze miasto, rodziny, nas samych. A także oddajemy Ci, Panie, wszystkie intencje, które nosimy w sercach.
Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, która wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Pod Twoją obronę. Jedyny, zebrani na modlitwie w imię Twoje, dziękujemy za wszelkie łaski i dobrodziejstwa, jakie syłać nam raczysz, a które otrzymujemy dzięki zbawczej męce Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Zanim udzielimy z kapłanami błogosławieństwa, którzy tutaj są, księża zapraszam tutaj do siebie, księdza Janusza, Krzysztofa, Marka, chyba że gdzieś jakiś jeszcze jest. Chciałbym serdecznie podziękować wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym, Dzieciątka Jezus, siostrom franciszkankom za przygotowanie tej dzisiejszej modlitwy, za animację modlitwy, Chojnickiemu Centrum Kultury za nagłośnienie, panu Bloch za udostępnienie prądu, władzom miasta, Straży Miejskiej i wszystkim modlącym się dzisiaj tutaj na naszym rynku serdeczne podziękowanie. Tutaj podpowiedź księdza Janusza. 7 października jest ogólnopolska akcja Różaniec do granic. Bazylika i parafia Matki Bożej Królowej Polski organizuje wyjazd. Tutaj akurat nasza parafia Bazylika udaje się w kierunku Sasina, a ksiądz Janusz swoją parafią do Łeby. Są jeszcze wolne miejsca. Wszelkie informacje można uzyskać zaraz tutaj po nabożeństwie. Można podejść, podpytać księdza Marka i księdza Janusza. Moi kochani, przyjmijcie to Boże błogosławieństwo na to popołudnie, które jeszcze może przynieść wiele dobra i oby rzeczywiście nasze ręce to dobro czyniły, nasze usta. Głośmy chwałę Pana. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będę dzięki.